Dzień dobry, witajcie po długim weekendzie majowym. Witamy się z wami serdecznie i zaczynamy vloga. Dzisiaj taki zwykły dzionek, poniedziałek, po długim weekendzie ruszyliśmy od razu do pracy, to znaczy ja ruszyłam i Maciuś ruszył, niania przyszła, poszła, Mikołaj zadowolony, wyspany, także niedługo będziemy się szykować na spacerek, ale też za bardzo się nie śpieszymy z tego względu, że Mikołajkowi się troszeczkę pozmieniało i jak kiedyś po drzemce chodził na spacerek, to znaczy wychodziliśmy na spacer, to spał, a teraz jak za szybko po drzemce wyjdziemy, to są krzyki, wrzaski i go dopojam wtedy mleczkiem, herbatką, wszystkim, a ten się dalej drze i muszę go wziąć na ręce i ostatnio tak szłam z nim na rękach, pchałam wózek, ten się darł, także nie było zbyt wesoło, teraz czekam na ten moment, kiedy będzie kolejna drzemka i dopiero się wtedy wybieramy, bo mam pewność, że mi troszeczkę chłopaczek pośpi. Także niedługo będziemy się zbierać, a was zapraszam do spędzenia dnia z nami. I w końcu dzisiaj poruszę kwestię, którą już dawno obiecałam i wiem, że część z was czeka na ten film. Także tak, ustosunkuję się do tematu szczepień, ale o tym troszeczkę później. Moi drodzy, jeszcze taka informacja ze spraw technicznych, bo wiem, że część osób, które tutaj oglądają mnie na YouTubie, nie obserwują mnie na Instagramie. Tam zawarłam taką informację, że w najbliższym czasie pojawi się pierwszy film z cyklu Q&A na moim kanale, także jeżeli nie obserwujecie mnie na Instagramie, a chcielibyście zadać mi jakieś pytanie, to pod tym filmem jeszcze przez parę dni możecie zadawać mi jakieś pytanie, tematyka dowolna odnośnie wszystkiego, co tyczy się naszego kanału, naszego życia, wszystkiego, co was interesuje. Także zachęcam was do pisania pod tym filmem i niedługo takie Q&A pojawi się na kanale. Udało nam się wyjść prawie, że bez płaczu, bo ostatnimi czasy praktycznie każde wyjście z Mikołajkiem, wiecie, takie siódme poty dosłownie, mam zimne poty mam na czole, bo już z nim się tak nie wychodzi łatwo, tylko zawsze się drze, a najgorsze jest to, że to, co na przykład działało miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, wiecie, każda mama ma jakieś tam triki, żeby zasnął, czy żeby wyjść normalnie z domu, to nagle kolejny miesiąc już nie działa. To się wszystko tak szybko zmienia i co miesiąc trzeba wymyślać nowe triki. Teraz, moi drodzy, słuchajcie, jak nas powiedzi. No i była majówka. Jakiegoś mega zdrowego jedzenia w majówkę to nie było, także tu wam mówię, jak nas powiedzi, bez oszustw, bo nie chciałabym was oszukiwać ani siebie, także było jak było, była majówka, odwiedził mnie mój tata, także trochę poszaleliśmy z obiadem, trochę poszaleliśmy nawet z ciastem, także tak, nie była to najlepsza i najzdrowsza dieta, ale myślę, że nic takiego się nie stało, zważywszy na fakt, że nie wytrzymałam i oczywiście się zważyłam w sobotę. Słuchajcie, pomimo tej całej majówki, wyjazdów, grillów i tych wszystkich niezaplanowanych sytuacji, okazało się, że na wadze ani grama na plus, ani grama na minus. Także tylko się cieszyć i tak sobie myślę, że w żaden sposób nie daję sobie przez to przyzwolenia, żeby nie być na zdrowym odżywianiu, ale po prostu wyskoczyła ta majówka. Trochę się wtedy mi plany pozmieniały, bo właśnie ściągnęłam tatę, także jakoś chcieliśmy sobie fajnie spędzić ten czas, to sobie zjedliśmy dobry obiad. Jeszcze potem wrócił Maciuś, słuchajcie, bo tak jak wam mówiłam, że on wyjeżdża gdzieś tam, miał taki zlot ze znajomymi, ale wrócił po jednym dniu. No i co? I tam troszeczkę też nie do końca zdrowo się odżywialiśmy, też jak wiecie, byliśmy na tej imprezie z naszymi niemowlakami, znaczy z naszymi, my ze swoimi znajomymi, ze swoim, także też było to ognicho i nie do końca odżywialiśmy się zdrowo, także tu wam się przyznaję bez bicia, ale na szczęście żadnych negatywnych rezultatów na wadze nie dało się zauważyć. Biorę się ostro do roboty, skoro jesteśmy już po majówce. I dzisiaj oczywiście trening z chodakowską i nie jakiś tam lajcik, rewolucja z grubej rury, że tak powiem, bo trzeba nadrobić te niezdrowe odżywianie. A wracamy.
wracając jeszcze do tego odżywiania majówkowego, czyli nie do końca zdrowego, to chciałam wam powiedzieć, że kiedyś było tak, że no jakbym się tak najadła w majówkę, wiecie, niezdrowych rzeczy, to potem było, a dobra, kiedy z tą dietą kit, już się nie odchudzam, już zawsze będę gruba i w ogóle znowu mi się nie udało. A teraz zmiana w myśleniu polega na tym, że po prostu była majówka, skorzystałam z fajnego czasu, ze spotkania ze znajomymi, ze spotkania z tatą, z wolnego, z tego, że wyszliśmy z Maciem nad jeziorko, zjedliśmy gdzieś tam sobie kołacza, bo mieliśmy ochotę i takie zupełnie zdrowe podejście. I na pewno zrozumieją mnie tylko osoby, które mają problem z tym emocjonalnym jedzeniem, że kiedyś człowiek mógł sobie myśleć, że nigdy z tego nie wyjdzie, że jakby będzie cały czas miał takie podejście, że jeżeli raz to nie wyszło, to już tak zawsze będzie i po prostu nic nie da się z tym zrobić. A nagle to poczucie, że jestem zdrowa i mam zdrowe, normalne podejście, jak wiele zdrowych ludzi, to daje mi jeszcze większą energię do tego, żeby właśnie trwać w tych swoich postanowieniach, żeby nie przejmować się małymi potknięciami, żeby korzystać właśnie z tego czasu, gdzie pojawia się gdzieś tam po drodze właśnie możliwość spotkania ze znajomymi. I nie ukrywajmy, że w Polsce i pewnie w ogóle w większości krajach na świecie, jeżeli spotykamy się ze znajomymi albo celebrujemy jakieś chwile, to najczęściej celebrowane one są w towarzystwie dobrego jedzenia i zazwyczaj jakichś trunków alkoholowych czy drinków, ale nawet już nie chodzi o alkohol, bardziej, że czcimy coś jakimś dobrym obiadem, dobrym jedzonkiem i nie da się od tego uciec, tylko trzeba zawsze znaleźć ten środek. Zdrowe podejście, nie całkowite odcinanie się od wszystkiego, ale korzystanie właśnie z tych okazji, ale też nie przyginanie i nie szukanie tych okazji na siłę. Jak widać, wróciliśmy do domu i spanie Mikołajka zakończyło się od razu, jak przekroczyliśmy próg. Także tak to teraz wygląda, ale nic, staram się nadążać za tymi wszystkimi zmianami, które mają miejsce naprawdę bardzo szybko. No i co ma mama zrobić? Musi reagować na to wszystko. Dobra, ale przejdę teraz do kwestii, która jest zawarta w tytule, bo niejednokrotnie gdzieś tam zadawałyście mi pytania albo chciałyście, żebym ustosunkowała się do tego, jak to wygląda sprawa u nas ze szczepieniami. Ano wygląda tak, że Mikołajek jest szczepiony. Już w szpitalu tam dostał dwie szczepionki. Ja teraz nie będę się posługiwać dokładnie tym, co dostał, bo nie pamiętam, a nie chcę, żeby to był taki filmik, wiecie, tak, ma być szczepiony, nie. Sytuacja wygląda tak, że jest szczepiony na wszystko, co jest obowiązkowe. Czyli od samego początku w szpitalu właśnie dostał dwie szczepionki, później dostał, słuchajcie, 6 w 1. I u nas nie było problemu właśnie, czy szczepić, tylko w jaki sposób szczepić. I tutaj mieliśmy tylko ten dylemat z tego względu, że wiadomo, że jeżeli decydowaliśmy się na 6 w 1, to szczepienie jest dodatkowo płatne, a drugą kwestią jest to, że dziecko w zamian za to otrzymuje mniej wkłuć. I dlatego też zdecydowaliśmy się na to. Gdzieś tam staraliśmy się zaczerpnąć informacji i od lekarza, i od pań położnych, i nasza jedna pani położna też chyba przekonała nas takim argumentem, bo jak się zadaliśmy pytanie, czy szczepić 6 w 1, czy nie, w sensie, czy nie 6 w 1, czy wszystko tam po kolei, to pani położna powiedziała, po pierwsze, macie go tylko jednego, a po drugie, z tą szczepionką 6 w 1, to jest tak, jakbyście mieli dojechać gdzieś do celu maluchem, a Lamborghini, na tej zasadzie. No i to tak obrazowo do mnie dotarło. I tak, jeżeli chodzi o kwestię szczepień, to absolutnie nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do tego, czy w ogóle szczepić, ponieważ byliśmy od początku zdecydowani na to, że szczepimy. Powiem wam szczerze, że zastanawiam się, skąd w ogóle wzięło się to takie antyszczepionkowe nastawienie. I gdzieś tam starałam się śledzić te wszystkie informacje na bieżąco, niekoniecznie w mediach, bo media w sumie prawidłowo namawiają do tego, żeby szczepić i przedstawiają fakty, jak to jest, że te, na przykład Odra nagle znowu się pojawiła, a tyle lat jej nie było. Bardziej zaczęłam się interesować tym, skąd pojawił się ten trend antyszczepionkowy i powiem wam szczerze, jak jest moje zdanie. Przede wszystkim tu zaznaczę, że nie chcę nikogo urazić ani obrazić, ale przedstawiam swój punkt widzenia i jest to zupełnie subiektywny punkt widzenia. Dlatego też przede wszystkim uważam, że osoby, które nie decydują się na szczepienie swoich dzieci, wynika to z faktu, że nie posiadają wystarczającej wiedzy. I tutaj nie ma nic w tym złego, bo ja też nie posiadam wiedzy z wielu dziedzin i gdzieś tam staram się dokształcić, jeżeli muszę podjąć jakąś decyzję. Z tym, że jeżeli rodzice decydują się świadomie na to, żeby nie szczepić dziecka, a coraz częściej słyszy się o tym, że właśnie różnego rodzaju choroby wracają,
to mało tego, że nie dość, że narażają życie i zdrowie swojego dziecka, to jeszcze najczęściej niestety takie dzieci trafiają do przedszkoli i do szkół, ponieważ rodzice no nie zawsze mogą siedzieć z chorym dzieckiem w domu i co się wtedy dzieje? I się wszystko rozprzestrzenia, ta plaga. Słuchajcie, ja jestem zwolenniczką szczepienia i uważam, że należy szczepić, ponieważ przede wszystkim jest to dobrodziejstwo naszych czasów. Ja byłam szczepiona, nasi rodzice byli szczepieni, i wszystko było w porządku, ale też słuchajcie, co chciałam wam takiego powiedzieć, żeby mi te myśli nie pouciekały i też żeby ten film nie trwał 100 godzin, to chciałam wam powiedzieć, że jak zaczęłam się interesować tą fazą antyszczepionkową, skąd to się w ogóle bierze, to wszelkie informacje odnośnie tego autyzmu, który ponoć dzieci chorują w Wielkiej Brytanii czy gdzieś tam, bo ktoś zaszczepił, słuchajcie, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, jeżeli w ogóle śledzicie, interesujecie się tematem, że wszystkie media internetowe, które podają tą informację na temat autyzmu, przede wszystkim nie opierają się na żadnych, podkreślam, na żadnych badaniach naukowych, które by zostały opublikowane w jakimś czasopiśmie naukowym. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, wszelkie portale, które podają tą informację, są to portale typu taki pudelek życia socjologicznego, rozumiecie? Podają wszelkie jakieś tam różne kwestie, podejmują społeczne, również mieszają to z religią, bo jest na przykład informacja, dlaczego Pan Jezus został ukrzyżowany, a zaraz nieszczep, bo dziecko w Wielkiej Brytanii ma autyzm. No i wiecie, zaraz u mnie pojawia się takie pytanie o wiarygodność takiego źródła. Ja zawsze, jak czytam takie informacje, sprawdzam, kto jest autorem artykułu. I wyobraźcie sobie, że w większości tych przypadków, na których ja się napotkałam, nie było nawet wzmianki o autorze, który napisał danego posta. Nie wiem, skąd biorą się takie fake newsy i co właśnie antyszczepionkowcy, nie ci, którzy poszli za tym trendem, tylko ci, którzy wymyślili te różne dziwne historie związane z autyzmem i tam jeszcze innymi chorobami, czym się kierują? Czym się kierują? Druga rzecz, argument pod tytułem, że państwo, czy tam firmy, nie, że tylko firmy farmaceutyczne bogacą się na tych szczepionkach, no ten argument też nie do końca do mnie trafia. A to z tego względu, że bez względu na to, czy rodzice zdecydują się na szczepienie, czy nie, państwo zawsze zakupuje konkretną ilość szczepionek od producenta szczepionki. Czyli czy ty, czy ja, czy ktoś tam zdecydujecie się na szczepienie, nie wpłynie to na to, czy firma farmaceutyczna wzbogaci się albo się nie wzbogaci. Ponieważ państwo na początku czy tam na końcu roku przewiduje budżet właśnie na szczepionki i wydają te pieniądze po prostu na szczepionki. Tak jak gdzieś było podawane a propos odry czy tam innej choroby, teraz wam konkretnie nie podam, że te szczepionki tak czy owak są już jakby w lodówkach, tak, zamrożone w lodówkach państwowych, tak można powiedzieć, NFZ-u, że one po prostu i tak są i trzeba je wykorzystać, ponieważ data ważności się kończy i naprawdę trend antyszczepionkowy obniża niestety właśnie procent tych szczepień. Czy coś jeszcze chciałam dodać a propos szczepień, bo wiecie, mogłabym się długo rozgadywać, ale też nie o to chodzi, żebym ja was do czegoś przekonywała. Chciałyście, żebym mój telefon, zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. I też nie chodzi o to, żebym ja was przekonywała do czegoś, że musicie szczepić swoje dzieci, tylko chciałyście poznać mój punkt widzenia, który wam przedstawiam. Wygląda on tak, jak powyższe informacje, które przed chwilą do was wypowiedziałam. Do czego mogę was jedynie zachęcić? Zachęcam was do tego, żebyście pogłębiały swoją wiedzę. Jeżeli macie wiedzę niewystarczającą, to warto zaczerpnąć różnych informacji. Jeżeli, powiem wam szczerze, że również nie spotkałam się z żadnym lekarzem, który by był przeciwko szczepieniom. Nie spotkałam żadnej pielęgniarki, która by była przeciwko szczepieniom. A są to osoby najbliżej związane ze służbą zdrowia i gdzieś tam znają jakieś różne newsy, gdzieś tam jakieś zakulisowe rozmowy, o których normalny, przeciętny zjadacz chleba, który ze służbą zdrowia nie ma nic wspólnego, po prostu nie wie. No i nie spotkałam się, żeby takie osoby były przeciwko szczepieniom. Mało tego, jeszcze taka jedna informacja. Nie wiem, czy pamiętacie tego lekarza, który tak w mediach głośno krzyczał, żeby nie szczepić, w momencie, bo tu Mikołajek położył głowę, żeby nie szczepić swoich dzieci, to stracił uprawnienia do wykonywania zawodu. No o czymś to świadczy. Także słuchajcie, nie przekonuję was, tylko przekonuję was do tego, żebyście pogłębiali wiedzę, bo wiadomo, że jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, stoimy przed wyborem decyzyjnym, to zazwyczaj na daną chwilę
opieramy tą decyzję na zasobie informacji, które w danej chwili właśnie posiadamy. Jeżeli czujesz, że twój zasób wiedzy w temacie szczepionek jest niewystarczający, to zaczerpnij ją ze źródeł, które naprawdę są wiarygodne, niekoniecznie z YouTube'a, niekoniecznie właśnie z takich, wiecie, plotkarskich portali zajmujących się i religią, i szczepionkami, i wypadkami drogowymi w jednym, bo to nie są racjonalne, nie są wiarygodne przede wszystkim źródła i do tego was przede wszystkim zachęcam. A my, tak jak mówię, szczepiliśmy na wszystkie szczepienia obowiązkowe, 6 w jednym i przed Mikołajkiem z dodatkowych szczepień, co na pewno zaszczepimy tak dodatkowo, jakby ponadprogramowo, to będzie szczepienie... Czy tak? To będzie szczepienie na ospę. W związku z tym, że każdy z nas tą ospę musi przejść, również ten mały szkrab, to chcemy po prostu oszczędzić mu intensywności tej choroby. Tym bardziej, że... gdzieś tam oczywiście ja wam mówię bardzo skrótowe informacje, bo nie chcę, żeby ten film trwał długo, ale tu też możecie sobie wyczytać, że teraz jest jakaś inna odmiana ospy niż kiedyś, jak my chorowaliśmy tam 30 lat temu, że może przerodzić się w zapalenie opon mózgowych, także też zachęcam was do lektury i poczytania. Jest to no już troszeczkę inny typ ospy niż był kiedyś, tak? No bo wiadomo, wszystko ewoluuje i to samo choroby, wirusy zakaźne i tak dalej. W związku z tym na ospę będziemy szczepić i chyba to wszystko. No i wszystkie inne to obowiązkowe. Jeszcze raz podsumowując, zachęcam was do pogłębiania wiedzy i sprawdzajcie źródła. Naprawdę sprawdzajcie źródła informacji, z których czerpiecie informacje, bo dlaczego to jest ważne? Pal licho, gdyby tam chodziło o nasze zdrowie dorosłych, co też jest ważne, ale słuchajcie, mamy na uwadze przede wszystkim zdrowie naszych tych pięknych, cudownych szkrabów, które są największym szczęściem w naszym życiu, na pewno w moim. I mimo wszystko... podjęcie tak ważnej decyzji, która tyczy się jego zdrowia, a nawet życia, no tutaj nie moglibyśmy podjąć tak ważnej decyzji, nie opierając jej zasadności na ważnych i sprawdzonych informacjach. Dlatego również was do tego zachęcam. Dobra, nie przedłużam, idę sobie robić obiadek, rozwalam się tu z młodziaczkiem na macie, będziemy szaleć, a potem przed nami trening! Przyniosłam Mikołajkowi plac zabaw do tego roboczego pokoju, bo staram się zmontować film, żeby pojawił się jak najszybciej. Ale co wam chciałam powiedzieć, moi drodzy, bo część, w ogóle część z was, dużo osób dołączyła, co mnie zaskakuje, z taką dużą prędkością dołączacie do mojego kanału, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I witam serdecznie wszystkich nowych subskrybentów. Co prawda powinnam zrobić to na początku filmu, ale teraz mi się przypomniało. Druga rzecz. Wiele osób mnie pyta, a szczególnie na Instagramie, a wiem, że wiele z was nie ma u mnie na Instagramie, dlatego też poza Instagramem podaję tu tą informację, że od 7, czyli od wtorku, wy najprawdopodobniej zobaczycie ten film w środę, już troszeczkę po fakcie, ale od 7 na TLC 21:30 w każdy wtorek będzie salon sukien ślubnych Goka. Nie wiem, w którym odcinku ja biorę udział, nie zostałam poinformowana, na pewno nie w pierwszym, bo pierwszy już leciał w TVN na zachętę, nie było mnie w pierwszym odcinku, także jeżeli obejrzycie po 7 od drugiego odcinka, to wiele nie stracicie, to znaczy no nie stracicie mojego udziału. Także jeżeli was to interesuje, to w każdy wtorek 21:30 śledź, bo ja sama nie wiem, który odcinek, i dajcie mi znać, jak wam się w ogóle podobał mój występ, bo ja jestem sama strasznie ciekawa i podekscytowana i w ogóle mnóstwo pozytywnych emocji z tym wystąpieniem się wiąże. Także zapraszam do oglądania mnie w tym programie, a będzie się troszeczkę działo. Mi się wydaje, że pokazałam swój charakter, byłam na pewno sobą, ale dobra, już nic więcej nie zdradzam, biorę się za ten film. Dobra, moi drodzy, czas zacząć trening. Maciuś przyjął Mikołajka. U mnie żarty się skończyły, bo odpalałam rewolucję. Nie wiem, czy widzicie. Może widzicie, nie wiem. Ale to nie jest lekki trening, ale po nim czuję się mega. I jak ja zaczynam, to jak wy już obejrzycie tego vloga, to mam nadzieję, że chociaż trochę się zmotywujecie, ruszycie swoje 4 literki i zrobicie jakiś chociaż pół godziny trening, albo chociaż 15-minutowy. I obiecuję wam, przysięgam, że od razu poczujecie się lepiej. A jeśli okaże się, że jestem kłamczuchą, to odsubskrybujcie mnie, nigdy więcej nie wracajcie na mój kanał, bo was oszukałam. Możecie mnie sprawdzić. A ja zaczynam.
Och, kochani, trening zakończony sukcesem. Kto ćwiczy sobą, to wie, że rewolucja to nie jakieś tam pitu-pitu, ale wydaje mi się, że odpracowałam grzechy majówkowe, wszystkie szaleństwa i do roboty. Dalej ciśniemy. Dziękuję, że byliście ze mną, że oglądaliście i standardowo widzimy się już niedługo. Cześć!